Jak ci się układała ta walka do momentu tego fantastycznego ciosu? No, czekaliśmy, aż ręce opadną przeciwnikowi, żeby zadać ten kończący cios w drugiej rundzie. Ale przeciwnik łatwy nie był, to... No, oczywiście, od początku mówiłem, że to jest dobry przeciwnik i gdzieś tam nie można było się podpalać, żeby nie zrobić jakiejś głupoty, żeby nie trafił on mnie właśnie swoimi ciosami, a wiedzieliśmy, że bije mocne podbródki, dlatego gdzieś tam byliśmy na to zabezpieczeni. No i troszeczkę, że tak powiem, trzeba było go wpuścić w maliny. No i udało się i w drugiej rundzie skończyliśmy tę walkę przez mocne, bardzo mocne kopnięcie w głowę. No właśnie, wpuścić w maliny. Ten cios, on zupełnie próbował, jak śledziliśmy to, zupełnie inną część ciała bronić. Tak, bo przez całą pierwszą rundę kopałem go od pasa w dół lub w pas celowo po to, żeby zapomniał całkowicie o górnej pozycji. No i no, taki był plan, żeby te ręce gdzieś tam miał zmęczone i zaczął je opuszczać. On zmienił pozycję, opuścił ręce, no i udało się zadać ten cios. Oglądałeś ostatni pojedynek wieczoru, co myślisz? No przykro. Przykro, że tak się skończył. Liczyliśmy, chyba wszyscy fani liczyli, że to będą trzy pełne rundy na pełnym dystansie i tak naprawdę remis, ale no to jest MMA, no przykro. I pewnie liczyliście, że trzy pasy będą w Szczecinie. Znaczy tak, trzy pasy będą w Szczecinie, no mówię, no przykro, że to tak akurat w taki sposób się zakończyła ta walka, bo zarówno jeden, jak i drugi zawodnik dużo wkładał serca w przygotowania do tej walki. Mówię o Mamedzie i o Michale, także gratulacje wielkie dla Mameda. No, no szkoda, że Michał przegrał w taki sposób. No, trzeba się odbudować teraz i będzie dobrze.